Adam, jak się czujesz pomiędzy innymi uczestnikami twojej twarzy? Jak wy się dogadujecie? Wszyscy uczestnicy są bardzo, bardzo optymistycznie nastawieni w ogóle do innych uczestników. Panuje bardzo fajna atmosfera, wspieramy się nawzajem, więc wydaje mi się, że naprawdę fajna ekipa i nie mówię tego dlatego, że kurtuazyjnie jakkolwiek, tylko rzeczywiście naprawdę zebrała się fajna, uśmiechnięta ekipa. A ty miałeś jakieś wątpliwości przed przyjęciem tej propozycji? Nie wiem, olbrzymie wątpliwości, do tej pory mam wątpliwości, ale podjąłem rękawice, chcę z siebie dać wszystko, chcę też pokazać się Państwu w innej też wersji, mam nadzieję, że mi się uda coś zaśpiewać, ponieważ no, jestem aktorem nieśpiewającym, w ogóle nie śpiewam, nigdy nie śpiewałem, także no, jest to dla mnie duża szkoła życia, ale mam nadzieję, że też doświadczenie na przyszłości. No i co najważniejsze, to wspieranie fundacji, na które później te pieniążki z odcinków są przekazywane, także jeżeli udałoby się jeszcze wygrać jakiś odcinek przy okazji, no to już w ogóle byłoby cudnie. No. Czyli ty nigdzie się nie uczyłeś, nigdy nie śpiewałeś, tyle co pod prysznicem. Tak, no tak, pod prysznicem przyznaję się dosyć często mi się zdarza, ale to jest jedna sytuacja, w której mam okazję śpiewać. Dobra, a w kogo chciałbyś się wcielić w programie? Są jakieś takie osoby, marzenia? Ja bym chyba w te osoby, które chcę wcielić? Tak, te osoby, w które bym chciał się wcielić, to chyba najmniej je chcę, ponieważ gdzieś stresuję się, że właśnie nie wyjdą mi tak, jakbym chciał, jakby, że tych artystów, których lubię, których słucham sam na co dzień, boję się, że te piosenki gdzieś tam mogę sobie mogę nie dać rady, no nie wiem, będę chciał być zbyt perfekcyjny. Uczą się śpiewać. Tak, Maciek Dobor jest w kolejnej edycji, tak. Także mówię, ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tym, jestem trochę zestresowany całą sytuacją, ogólnie rzecz biorąc, ciężko mi powiedzieć, kogo bym wybrać. Ja lubię się bawić na scenie, także jeżeli miałbym wybierać, to nawet disco polowców z wielką chęcią, ponieważ oni fajnie skaczą, bawią się na scenie, cały czas mówią coś do ludzi, więc myślę, że w tym kierunku może. Dobra, to ty na żywioł i spontan idziesz, nie? No trochę tak, nie ukrywam, że rzeczywiście jest to taka przygoda, która jest mocno spontaniczna, ale cieszę się z niej, bo wiem, że jak ją przetrwam, jak dam radę, jak sobie poradzę, jak będę się tym bawił, to już... Naprawdę ze wszystkim. Trzymamy kciuki, dzięki bardzo. Dzięki.